Polski Kongres Geologiczny został zorganizowany przede wszystkim przez Polskie Towarzystwo Geologiczne oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on realizacją uchwał Polskiego Towarzystwa Geologicznego o tym, ażeby co 4 lata takie duże wydarzenie geologiczne w Polsce organizować. Ideą organizacji takiego kongresu jest oczywiście dokonanie przeglądu dorobku osiągnięć naukowych, ale również odkryć w przedsiębiorstw wiertniczych geologicznych w ostatnich kilku latach. Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z 5 dużych wydziałów geologii w całej Polsce. Pierwszy kongres geologiczny odbył się w 2008 roku w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Podjęto tam decyzję, że warto kontynuować tę inicjatywę i stąd na naszym wydziale 4 lata później odbywa się drugi kongres geologiczny. Mamy nadzieję, że będzie to wytworzenie nowej tradycji, która spoi całą społeczność geologów. Na kongresie, na którym było około 360 osób, brali udział wszyscy w zasadzie przedstawiciele wszystkich środowisk, to znaczy ośrodków akademickich, Służby Geologicznej, Państwowego Instytutu Geologicznego, przedsiębiorstw poszukiwawczych, przedsiębiorstw wydobywczych. Z natury, ze statutu towarzystwa, od początku jego trwania, jednym z najważniejszych elementów działalności są zjazdy geologiczne związane z terenem, z prezentacją badań. Natomiast niedawno, 8 lat temu, zaproponowano, żeby co 4 lata zjazd, który się odbywa rokrocznie, nazywał się kongresem, żeby miał troszkę inną formułę, mniej wyjazdów terenowych, bardziej taką podsumowujący aspekt dorobku naukowego całego środowiska, nie regionalny. Hasło, jakie przyświecało kongresowi, brzmiało: geologia jedna z wykrzyknikiem i pytajnikiem. Powstaje pytanie oczywiście, co oznaczał ten tytuł konferencji i dlaczego. Otóż geologia, podobnie jak inne dyscypliny naukowe, odczuwa pewien dyskomfort związany z coraz to większą specjalizacją w obrębie własnej szerokiej dyscypliny. Tworzy się pewien swoisty metajęzyk, zaczynają być badane problemy w sposób tak szczegółowy, że wydaje się, iż zaczyna być bariera i trudności w porozumiewaniu się między osobami, które są tak naprawdę geologami. I stawiając to pytanie, zastanawialiśmy się, czy to już jest ten moment, w którym my nie potrafimy mówić o geologii wspólnym językiem, czy też ta geologia, jednak opisywana różnymi metajęzykami szczegółowymi, w dalszym ciągu jest jedną wielką, wspaniałą dyscypliną naukową. Okazuje się, że wszyscy uczestnicy kongresu podkreślali, że w dalszym ciągu jednak potrafimy mówić do siebie w taki sposób, żebyśmy się wszyscy byli w stanie porozumieć.